To jest Renault Clio 5 generacji po dokonanym niedawno faceliftingu. Pytanie, czy w czasach, w których w segmencie niedużych aut miejskich rządzą tacy zawodnicy jak Toyota Yaris czy Skoda Fabia, ten samochód ma w sobie coś, co sprawia, że powinienem zainteresować się właśnie tym Francuzem. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Co prawda rano miałem 36,9 i leciały już do mnie dwa helikoptery lotniczego pogotowia ratunkowego, czy jak to tam się nazywa, ale jakoś się z tego cudem wykaraskałem, także jestem za kierownicą, nagrywam. Mam nadzieję, że będzie dało się mnie zrozumieć, chociaż czasami to jest tak, że ten mikrofon tak zbiera, że nawet nie słychać, że ktoś jest chory. Jedziemy. No i skoro zacząłem od tego, że to jest Renault Clio po liftingu, to sprawdźmy, co konkretnie w tym samochodzie właśnie podczas tego liftingu się zmieniło. Najnowsze Clio rozpoznamy przede wszystkim po nowej stylistyce nadwozia. W przedniej części znajdziemy całkiem nowy układ świateł oraz nowe logo Renault. Mamy poszerzony grill, nowe zderzaki. Jako całość moim zdaniem wygląda to naprawdę dobrze, szczególnie nowe światła. Natomiast patrząc na Clio z tyłu, w oczy rzucają się przede wszystkim zmodernizowane lampy z przezroczystymi kloszami. We wnętrzu, niezależnie od wersji, mamy już cyfrowe zegary, do tego nowe tapicerki, nowe materiały i przede wszystkim nowy cennik, nowe nazwy wersji wyposażeniowych, których w tej chwili mamy 3. I do takiej samej liczby zmniejszono dostępną gamę jednostek napędowych. Teraz możemy wybrać litrowe 90 koni lub 100 koni z LPG oraz najmocniejszą wersję hybrydową o mocy 145 koni. No i w zasadzie, gdybym ja miał podsumować te zmiany, to obcując tym samochodem od tygodnia, ja te zmiany najbardziej widzę w wyglądzie zewnętrznym, podkreślam, i w cenniku, czy w katalogu. Bo odnośnie całej reszty jest dość podobnie, żeby nie powiedzieć tak samo. Przykładowo, nie zmieniły się w ogóle wymiary tego samochodu, co często przy takich liftingach, czy już w ogóle przy zmianach modelu, ma miejsce. No i może jak już przy tych danych jesteśmy, to zanim o wielkości tego auta, to sprawdźmy sobie, co my tutaj mamy pod maską. A znajdziemy tu benzynowy, czterocylindrowy, wolno ssący silnik o pojemności 1,6 litra. Wspomagany silnikami elektrycznymi generuje 205 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Rozpędzi się do 180 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 9,3 sekundy. Także wiemy, czym jedziemy. Zaglądamy do bagażnika. A ten w wersji hybrydowej dysponuje pojemnością 300 litrów. I jest to wyraźnie mniej niż przy słabszych wersjach, ponieważ tamte posiadają bagażnik o pojemności 390 litrów. Także to jest naprawdę duża różnica, szczególnie przy aucie miejskim. Natomiast czy ten bagażnik jest mały? Wcale nie. Cały czas pamiętajmy, że to jest Clio, to jest samochód miejski i 300 litrów to jest taka wartość raczej standardowa i jak na klasę tego samochodu, ja uważam, że bagażnik jest ok. Natomiast kanapa, tu oczywiście raczej nikt cudów się nie spodziewa. Przypomnę, że mam 182 cm wzrostu, ja się tutaj zmieszczę. Co prawda dotykam kolanami do fotela kierowcy, będę w stanie włożyć stopy pod jego fotel, a tak nie dzieje się zawsze, nawet przy większych samochodach, także tutaj plus. No ale jednak dla osoby o moim wzroście to miejsce to jest raczej do wykorzystania w mieście, a nie w jeździe na przykład do Chorwacji, bo to już by było ciężko. Nie wiem po co, ale sprawdziliśmy, jak będzie z Grześkiem. 192 cm wzrostu i to jest chyba samochód, do którego wejść było mu najtrudniej. Też przypomnę, że my tutaj utrudniamy, bo on siedzi sam za sobą, czyli fotel kierowcy jest ustawiony na niego, zmieścił się tutaj ledwo, z zamknięciem drzwi też nie było łatwo, no i tym bardziej z wyjściem z tego miejsca nie było najprościej, ale jakoś sobie poradził. No ale odkryję teraz Amerykę. Renault Clio to nie jest samochód dla osób, które mają 192 cm wzrostu i chciałyby jeździć z tyłu. Także jeśli nie wiedzieliście, to już wiecie. Także tył mamy ogarnięty, przesiadamy się na fotel kierowcy i sprawdzamy, jak jest z przodu. I myślę, że to jest miejsce, które będzie w stanie bardzo pozytywnie zaskoczyć osoby, które z Clio do czynienia nie miały. Bo być może ktoś spodziewa się, że to jest taki samochodzik miejski, Francuz, to będzie coś tutaj pokombinowane, ale materiały będą takie sobie, a może nawet słabe, jakieś tam spasowanie takie, aby było, a wcale nie. Odnośnie designu oczywiście ciężko wypowiedzieć się jednoznacznie dla każdego, a wręcz tak się nie da, bo każdy lubi co innego, każdy ma inne wymagania. Mnie to wnętrze się podoba. Co prawda ja nie przepadam za tak dużymi tabletami, ale on na szczęście nie jest wysunięty do połowy szyby. Wiem, że bardzo wielu z Was też tego nie lubi. Ja też za tym nie przepadam, także dobrze, że on jest duży, ale nie wystaje. Tak w skrócie. Sama obsługa jest w miarę prosta, intuicyjna. To może nie jest najszybszy wyświetlacz na świecie pod kątem działania i płynności działania, ale jest ok.
po pewnym przyzwyczajeniu do pewnych funkcji, które może są gdzieś tutaj schowane, jak się tego nauczymy, to jest coś bardzo przyjaznego w obsłudze. I od razu zaznaczam bardzo duży plus. To jest samochodzik miejski, a mamy tutaj standardowo Android Auto czy Apple CarPlay bezprzewodowe. Także super. To niestety nadal nie jest standard we wszystkich samochodach, także trzeba to chwalić jak jest, bezprzewodowe, więc chwalę. Natomiast schodząc trochę niżej, na szczęście znajdziemy przyciski, pokrętła od obsługi klimatyzacji. Jak pewnie wiecie, ja zawsze narzekam na obsługę klimatyzacji dotykową, gdzie trzeba trafić w jakiś punkcik, żeby wejść w ogóle w menu od klimatyzacji, potem jakieś paseczki, żeby to bardziej wiało mniej. Ja tego nie lubię, tutaj jest totalnie klasycznie, tak jak powinno być po prostu. Więc super, że Renault tutaj nic nie udziwnia. Bardzo proste w obsłudze. Może też dodam, że klimatyzacja jest jednostrefowa, bo to może być dla kogoś ważne. Teraz trochę w lewo zegary. To są zegary w pełni cyfrowe i jak to często bywa w przypadku takich zegarów, to zauważyłem, one będą budziły takie uczucia od miłości do nienawiści. Ja sam zauważyłem, że w tym samym samochodzie czasami odbieram zegary w jakiś tam sposób, wsiadam do niego za rok i już to moje spojrzenie jest trochę inne. To się wiąże oczywiście z tym, że tych zegarów tego typu jest coraz więcej, więc człowiek się po prostu do tego przyzwyczaja. Ja dzisiaj w zegarach szukam tego, żeby one były przede wszystkim proste, czytelne. Bo czasami to jest tak zagmatwane, że jedziesz i ciężko znaleźć, ile ty jedziesz, ile ty masz paliwa, na ile ono ci wystarczy, takie podstawowe rzeczy. Tutaj, czy wam się to będzie podobało, czy nie, pod kątem graficznym, to korzystanie z tego jest proste, bo one są po prostu czytelne. Także z tej strony przeskakujemy jeszcze niżej i dochodzimy do pewnie jednego z najciekawszych punktów tego samochodu, czyli do skrzyni biegów. Ja jakoś bardzo w techniczną budowę tej skrzyni wnikał nie będę. Tłumaczyłem też to przy jakichś innych samochodach. To jest skrzynia kłowa. Cokolwiek to znaczy. Nazywana jest przez Renault Multimode i myślę, że to jest bardzo trafione określenie. Bo w takim dużym skrócie to jest skrzynia, która ma w zasadzie kilkanaście przełożeń współpracujących z silnikiem elektrycznym i tak dalej. Nie chcę w to wchodzić, chcę się skupić na tym, jak to działa, bo to jest tak naprawdę dla nas najważniejsze. Dla nas podczas jazdy, podczas użytkowania tego samochodu. I moje wrażenia są takie. Mimo tego, że ta skrzynia ma kilkanaście trybów, kilkanaście przełożeń, czasami zachowuje się, jakby tych przełożeń w ogóle nie było. Ja cały czas mówię o odczuciu. Tak jakbyście jechali skrzynią bezstopniową. Czemu? Bo czasami wyje. Znaczy nie skrzynia, silnik wyje. Z drugiej strony zdarza się tak, że czujecie zmianę przełożeń cały czas. W takich sytuacjach, w których byście się nie spodziewali i na pewno byście tego sami nie zrobili. Na przykład mając łopatki. Tu łopatek nie ma. Jeszcze kiedy indziej jedziecie sobie samochodem, na przykład po jakiejś drodze, nie wiem, 90 na godzinę. Silnik sobie pracuje na równych obrotach, wy nie przyspieszacie, nie zwalniacie i nagle czujecie coś takiego, jakby wam się, nie wiem, wypalał DPF. Jeśli ktoś jeździł z czymś takim, no to wie. Robi się głośniej, mamy wyższe obroty, mimo że nie naciskamy bardziej gazu. Czemu tak się dzieje, nie wiem. Znowu w innej sytuacji wydaje wam się, że jedziecie najlepszą skrzynią automatyczną, jaką kiedykolwiek jeździliście. Działa dokładnie tak, jak chcecie, zmienia przełożenia wtedy, kiedy się tego spodziewacie. Coś fantastycznego. Ta skrzynia jest bardzo specyficzna. Natomiast, jak to się wszystko przekłada na spalanie? Bo myślę, że to jest clue, to jest punkt programu w przypadku Renault Clio E-Tech. I to jest, przyznam szczerze, coś niesamowitego. Przypominam, że to nie jest żaden plugin, powiedzmy, że jest to klasyczna hybryda. Dzięki tej skrzyni, dzięki temu układowi napędowemu, jaki tutaj został zastosowany, ja potrafię w mieście spalać 4 litry, 4,5, 5 to jest maks, ale jak naprawdę się postaram, jak nie jeżdżę szybko, jak jeżdżę z wykorzystaniem rekuperacji, bo też powiem, tutaj mamy tryb B, czyli taką największą rekuperację, jaką możemy mieć. Sami sobie nie sterujemy rekuperacją, nie mamy tutaj też manetek, ale praktycznie jest możliwa jazda one pedal driving, to się tak nazywa, czyli odpuszczacie gaz i w zasadzie samochód hamuje, że także prawie wyhamuje do zera. Dodam też od razu, do uzyskania super spalania to jest świetne. Ja na przykład tego trybu nie lubię. Przez to, że on tak hamuje, nie wiem jak to powiedzieć, trochę może nienaturalnie, nie w tych momentach, nie tak jak ja bym to robił sam. O. I też jeśli macie pasażera, czy pasażerów, którzy mają jakąś chorobę lokomocyjną, jakiś wariant choroby mniejszy czy większy, to też nie polecam tego trybu B. Ale jak ktoś chce oszczędzać, jeździ sam, czy komuś to nie przeszkadza, super sprawa. Ale nawet bez wykorzystania trybu B, bo ja jeżdżę normalnie na D. Ja naprawdę potrafię spalać w mieście koło 4 litrów. Ale to jest nieduży samochód, hybryda, to jest do zrobienia, to nie jest jedyny przypadek na mieście. Natomiast, czym charakteryzują się przeważnie hybrydy?
Na przykład ja jeździłem CHR-ką. Też spalałem w mieście 4,5. Tylko wystarczyło wyjechać za miasto. I o ile jeszcze na takich drogach do 90, to spalanie było tam powiedzmy 5-5,5. Ale dojechałeś do ekspresówki. Robiło się 7, na autostradzie u mnie się robiło 8, a może 8,5. Mega oszczędny samochód. I też było ze 120 koni, jak dobrze pamiętam. Tutaj, wyjeżdżając gdzieś pod miasto, taka droga powiedzmy do 90, znowu 4,5 litra, nie przekraczamy 5. Ale wjeżdżając na ekspresówkę, ja jechałem w 4 osoby. Cały zapakowany samochód. No tutaj w 5 może się da, ale raczej nie polecam. Więc pełen załadunek. I my jadąc 120 na godzinę, mieliśmy spalanie na poziomie 5,5 litra, a przy prędkości autostradowej to spalanie nie przekraczało 6. 4 osoby. 140 na godzinę. 6 litrów. Dla mnie, po tym teście, cały sens kupienia tej hybrydy, dopłacenia do tej hybrydy jest taki, że to jest jeden z najbardziej oszczędnych samochodów tego typu na rynku. Spalanie jest niesamowite. I przyznam też, że po przyzwyczajeniu się do tej skrzyni, jazda tym samochodem właśnie z nią jest naprawdę przyjemna. Ja kompletnie nie mam na co narzekać. Oczywiście jak będziecie próbowali jeździć sportowo tym samochodem, to pewnie zauważycie jakieś mankamenty, ale kto kupuje taki samochód z bardzo oszczędną jednostką, żeby jeździć sportowo? No raczej nikt, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc w takim normalnym użytkowaniu, do tego, do czego zostało stworzone takie Clio, ta skrzynia jest super. I też może rozwieję, bo ktoś może myśleć, bo powiedziałem o tej jeździe jak z CVT. Nie bójcie się tego. Czasami się zdarza takie wrażenie, ale to jest zupełnie coś innego. Ciężko to wytłumaczyć, trzeba tym pojeździć. Odnośnie samych wrażeń z jazdy z tą jednostką, to muszę zaznaczyć, że szczególnie w zakresie 0,50, 0,80, czy powiedzmy do tych umownych 80 na godzinę, ona robi kapitalne wrażenie. Mamy tu silniki elektryczne, a wiadomo, że przy wsparciu prądu wrażenia z dynamiki są często bardzo dobre. To, czego mi brakowało, to do czego mógłbym się ewentualnie troszeczkę przyczepić, to takie przyspieszanie, gdzie powiedzmy jedziemy 100 i chcemy rozpędzić się szybko do 140. To tutaj troszeczkę czuć, że ta dynamika mogłaby być lepsza. Ale ogólnie pod tym względem to jest bardzo dynamiczna jednostka. I w mojej opinii w zupełności wystarczająca do fajnej jazdy tym samochodem. No i może jeszcze odnośnie trasy. Ten samochód do tych 120 na godzinę jest naprawdę dobrze wyciszony. Pamiętajmy, że mówię cały czas o aucie segmentu B. To jest autko miejskie. 140 robi się już głośniej, ale do tej prędkości autostradowej naprawdę jest dobrze. Odnośnie samego prowadzenia i machania kierownicą. Jeśli macie jakieś wyobrażenie odnośnie auta francuskiego, takie stereotypowe, to jest bardzo trafne wyobrażenie co do tego Clio. To nie jest najbardziej precyzyjny samochód na świecie, delikatnie mówiąc. On nie służy do latania po zakrętach, do przekraczania limitów. Ten samochód ma być wygodny. I może w tym miejscu warto zaznaczyć, zawieszenie w tym samochodzie jest nastawione na komfort, ale to nie jest taki francuski bujak. Nie wiem, czy jest takie słowo bujak. Jak nie ma, to właśnie wymyśliłem. Jak powiedzieć inaczej? Bujanka. Też w sumie nie wiem, czy jest takie słowo. Ten samochód nie służy do tego, aby bujać się na każdej nierówności. To zawieszenie w pewnych sytuacjach, na przykład poprzeczenie nierówności, potrafi być dość sztywne, ale ogólnie zdecydowanie nastawione jest na komfort, a nie na jak najlepsze prowadzenie. Bo wtedy musiałoby być zdecydowanie sztywniejsze. Tak samo co do foteli. Będąc tym samochodem w trasie, kompletnie się nie zmęczyłem, było mi bardzo wygodnie. Natomiast podparcie boczne, takie sobie. No i jeszcze jedna rzecz odnośnie multimediów, bo bym zapomniał. Ja w swoim egzemplarzu mam nagłośnienie marki Bose, czy też dla niektórych Bose. I co prawda jestem przyzwyczajony do tego, że w Renault nagłośnienie potrafi być dobre. Ale przyznam szczerze, że to konkretne nagłośnienie w tym samochodzie jest na pewno w top 3 audio w samochodach tej klasy, z tego segmentu. Naprawdę kawał świetnej roboty. To jest element, który w tym aucie zrobił na mnie ogromne wrażenie. Świetna robota. No ale dobra, czy świetną robotę wykonali też księgowi, bawiąc się cennikiem. Także ile takie cacko kosztuje? Cennik najnowszego Clio z podstawowym, litrowym, trzycylindrowym silnikiem o mocy 90 koni startuje z poziomu 74 200 zł. Również litrowa trzycylindrowa benzyna Allo o mocy 100 koni wraz z LPG to już minimum 78 200 zł, a pełna hybryda o mocy 145 koni to już duży przeskok, bo tutaj minimum 99 200 zł. Dodajmy też, że taki samochód w wersji Techno to 107 900 zł, a najwyższa specyfikacja Esprit Alpine to 118 900 zł.
No i teraz powoli podsumowując. Mamy nieduży samochód klasy B. Dodając sobie do tego pakiety, jakieś tam fajniejsze wyposażenie, robi się nam tutaj kwota ponad 120 tysięcy złotych. Powiem może trochę inaczej niż zawsze, przeważnie na te ceny tylko narzekając. Zobaczcie. Ja to często widziałem, bo przypomnę, że samochody sprzedawałem. Jest grupa osób, która nie chce samochodu większego, na przykład klasy C, kompaktu, już nie mówiąc o jakichś większych SUV-ach czy nawet crossoverach. Są różne powody. Boją się jeździć takim samochodem, boją się parkować, manewrować i tak dalej. Jest tego cała masa. I czasami nie przetłumaczysz. Chcą mieć samochód tej wielkości, ale jednocześnie chcą, aby ten samochód był fajnie wyposażony. I dzisiaj to już da się zrobić. Więc pakujemy tutaj wszystko, pakujemy co się da, robi się 120 tysięcy. I też w ogóle podkreślmy, bo zobaczmy, jaką mamy dziś sytuację. Autko klasy B, indukcyjna ładowarka, tego typu skrzynia, o której opowiadałem, auto hold. Mam tutaj auto hold. No czasami tego nie ma, nawet nie w kompakcie, ale nawet w klasie D. Ja mam tutaj auto hold bardzo dobrze działający, tak jak to powinno być. Bezprzewodowy Android Auto czy Apple CarPlay i tak dalej, nagłośnienie Bose. Head-upa nie mam, może na to mógłbym ponarzekać. Ale ogólnie fantastycznie wyposażony samochód, powiedzmy na poziomie niegdysiejszych limuzyn. No i teraz tak, takie Clio czy Fabia to były kiedyś samochody, które pozwalały się kupić jako nowe dużej grupie klientów, bo kosztowały tam 45 tysięcy, czy powiedzmy 50. Kupowałeś samochód, brałeś kredyt, miałeś ratę, strzelam 1500. Dzisiaj taki samochód kosztuje na przykład 100 tysięcy. Tylko przez tą ilość i różnorodność finansowań mamy taką sytuację, że możesz kupić samochód za 100 tysięcy, ale sobie, nie wiem, zrobić ratę balonową, jakieś leasingi, kombinacje i miesięcznie płacić nie 1500, tylko 1000. Nie wnikam w sens i koszt czegoś takiego. I też podkreślam, że nie mówię o Clio czy o Renault. Mówię ogólnie. Ale jest dzisiaj tak, że samochód dwa razy droższy niż kiedyś miesięcznie możesz mieć za połowę, uogólniam. Przez to te samochody stają się też dużo bardziej dostępne. Przez to też osoby, które chcą mieć samochód tego rozmiaru, świetnie wyposażony, ja znam takie osoby i robią to specjalnie, z premedytacją, nie dlatego, że je nie stać na droższy. Mogą mieć samochód tego rozmiaru super wyposażony za niewielkie względnie pieniądze miesięcznie. Zresztą jeśli ktoś uważa inaczej, no to polecam rozejrzeć się dookoła. O, co prawda tu stoi Polonez, ale za tym Polonezem już BMW i tak dalej. Zobaczcie, jakie samochody jeżdżą wokół nas. Bo to też oczywiście dotyczy nie tylko prywatnych osób, ale też firm, które kiedyś było stać na Opla, dziś stać na Mercedesa. Więc mamy taką sytuację, że taki samochód mimo swojej ceny jest dostępny. Pytanie tylko, na ile szeroka jest grupa osób, która zapłaci prawie tyle samo za autko segmentu B, świetne autko segmentu B, bo to jest bardzo dobry samochód, ale w cenie zbliżonej już do niektórych kompaktów. Odpowie rynek, ja tego nie wiem. Dajcie znać, co wy myślicie na ten temat, czyli tych cen samochodów segmentu B, bo to jest temat wręcz, myślę, że na oddzielny odcinek. Także jestem bardzo ciekawy waszego zdania, pogadajmy sobie w komentarzach. Na koniec poproszę jeszcze o ocenę tego materiału, jak się podobało, to łapa do góry, jak nie, to do dołu. To mi się naprawdę bardzo przydaje. No i osoby, które jeszcze kanału nie subskrybują, to zróbcie to teraz. Bo co? Bo widzimy się za tydzień. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.